Witam bardzo serdecznie w grze 421 na Commodore C64. Gra wydana w 1983 roku przez Hebdo Giciel, a stworzona przez niejakiego Gajca. I co tutaj mamy na początku? Trudno powiedzieć, bo gra jest w języku francuskim, ale no nie wiem, damy O jako oui. Teraz wpisujemy swoje imię. Proszę bardzo. I mamy w tym momencie właśnie grę, gdzie mamy żetony, tak? Przeciwnik ma takie krzyżyki, ja mam takie kółka. Czyli znowu mamy odnośnik do gry w kółko i krzyżyk. I shift, zaczynamy generalnie rozgrywkę. Co tutaj widzimy? Po lewej stronie są moje kostki, po prawej stronie są kostki przeciwnika, którym jest komputer. A na dole mamy taki wykaz punktów w zależności od tego, jakie uda nam się cyfry czy też kombinacje uzyskać. I mamy 421 to jest 10 punktów, 3 jedynki to jest 7, trójka jakakolwiek albo dwie liczby, bo to chyba o to tu chodzi. To jest tyle, ile punktów będziemy mieć. Także jak trójki, na przykład mam dwie w tej chwili, to coś już powinno za to być. Za 2, 2, 1 są 4 punkty. No, Brelan i Sequence to jest kolejność. Raz, dwa, trzy albo coś takiego. Brelan, nie wiem co to jest. Trudno powiedzieć. No i teraz zobaczmy, co tu mogę zrobić. Powiedzmy, że w tym momencie sobie szóstkę wymienię, bo trzeba dążyć do tego, aby mieć 4-2-1. Ale może uda mi się jakąś trójkę tutaj załatwić, więc klawisz 1 to jest wymieniamy jedną kostkę. Oczywiście mamy 2-3 to odpowiednio druga kostka. Można dwie kostki tylko wymienić, albo klawiszem Shift spowodować, żeby przerwać to, czy nie Shift, tylko Enter. Przerwać to i w tym momencie dał nam jedynkę, więc mamy jeszcze jedną możliwość. Czy ja wymieniam znowu tą jedynkę i Enter. Znów mi dało, czyli generalnie mamy, że Commodore chyba 9 żetonów, nie wiem, przegrał. Chyba tak, przegrał 9 tak jakby żetonów. Dlatego, że ja miałem dwie, trafiłem trójki, coś tam. No, dobra, idźmy dalej. Trudno jest mi tutaj rozgryźć ten francuski nieco język, ale jak widać, dla mnie przyszły punkty, bo mam tych żetonów więcej. Jeśli żetony któryś z przeciwników straci, wtedy gra się kończy. Więc w tej chwili mam 2 i 1, więc warto by było, aby piątkę zamienić na czwórkę, bo tutaj nie ma znaczenia kolejność, czy taką musimy ustawić 4, 2, 1. Ważne jest, żeby mieć takie cyfry. Więc dwójkę wymieniam z enterem. No, mam sekwens. Sekwens jest za 2 punkty. Mogę enterem zatwierdzić dalej. Tutaj właśnie przeciwnik teraz gra. No ja teraz straciłem aż 8 żetonów. Nie wiem czego. On ma tak 2, 4, 2 i 6. Nie wiem, czy to też jest jakiś sekwens, albo może to są te właśnie parzyste, nie mam pojęcia. W każdym bądź razie gramy dalej. Zobacz, teraz komputer zaczął i on teraz jest 2 na 2, tak jakby, tak? Czyli 4, 5, 6 ma, więc ma 2 punkty, więc to jest logiczne. I w moim przypadku mam czwórkę, jedynkę, wystarczyłoby dwójkę zamiast piątki trafić. Zaraz zobaczymy. Straciłem chyba dwa żetony. No to wygląda. No dobra, teraz mamy tak. 6, 3 i coś tam wcisnąłem za szybko chyba, nie? Dobra, wybrałem, mam 2, 1 i może jeszcze w jedynce się uda coś zrobić. 4 na 3. Commodore Agagne. Chyba zwyciężył, tak? Commodore zwyciężył. Więc czy kolejna tura? Tak, zgadzam się.
Też oczywiście możemy wpisać. Aha, jak dałem N, to teraz gramy tak jakby z partnerem, tak? Czyli na dwóch graczy, więc w tym momencie gram sam ze sobą, jeśli wybrałem nie w tym momencie. No i teraz można właśnie też trochę sobie poćwiczyć tą grę. Dobra, zobaczmy jedynkę. Enter. Kurczę, 3, 2, 4. Dobra, niech tak będzie. Dajemy Enter. I przeciwnik tutaj teraz działa. 6 i 2 jedynki, więc za niego teraz. Dobra, ma trójkę. Jeszcze raz Enter. Zobaczmy, co się dzieje. Test Agagne, czyli test zwyciężył, bo ma 3 jedynki. To jest 7 aż punktów. Więc jak jest aż 7 punktów, to chyba zabrał mi wszystkie żetony. Na to wygląda. No i tak to działa. Czy kolejna gra? Jeszcze może z jedną. Tutaj oczywiście wybiorę na jednego gracza. Też się wpiszę. Tak. Shift oczywiście. Mam 6, 2, 1. Dobra, wymieniam sobie. Jedynka. Enter. Jest 4, 2, 1. To jest 10 punktów. Daj Enter. I jak przeciwnik nie będzie miał nic, to oczywiście ja zwyciężyłem w tym momencie. 10 żetonów mu zabrałem, czyli wszystkie, i gra się zakończyła. Także tak ta gra wygląda. Myślę, że wyjaśniłem te zasady, o co tu chodzi. Tego Brelana nie wiem, co to jest, ale może on wychodzi w trakcie, kto wie. Czy kolejna gra? Tak, i tak dalej, i tak dalej. Gra jest napisana w Basicu. Ja może spróbuję właśnie wylistować program. Dobra, tutaj sobie damy, przeenterujemy i damy list programu. Program dość długi, jak widać, i do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na Commodore C64.